W świetle polskiej konstytucji kontrolą konstytucyjności stanowienia prawa zajmuje się Trybunał Konstytucyjny i tylko Trybunał Konstytucyjny. Trybunał nie zajmuje się kontrolą stosowania prawa. Tymczasem wbrew konstytucji przyznaje się tutaj takie prawo Sądowi Najwyższemu. Dlatego też my sprzeciwiamy się temu jako Ministerstwo Sprawiedliwości. Z powodu umowy politycznej będę głosowała tak jak mój klub, natomiast podzielam w pełni pogląd pana ministra Warchoła i uważam, że zapis tutaj zamieszczony w 86 ustęp 1, paragraf 1, przepraszam, punkt 1 jest wprost jaskrawie sprzeczny z konstytucją w swoim brzmieniu. Sam fakt, że piszemy coś sprzecznego z konstytucją, jest niezwykle demoralizujący prawnie. Dochodzi do sytuacji wyjątkowej. Otóż mamy głos bardzo merytoryczny, jak zawsze zresztą, mogę się nie zgadzać, ale zawsze merytoryczny, pana ministra Warchoła. Co więcej, dołącza do niego pani poseł Pawłowicz, która mówi, że zagłosuje za przepisem niekonstytucyjnym, ale się nie będzie cieszyć, więc idzie tutaj tak jak pan minister Gowin.